Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Jesteśmy w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Zapraszam do wysłuchania następnego recitalu fortepianowego, który zaprogramowany został w wieczornej serii koncertów. Antonio Pompabaldi wystąpi, włoski pianista, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Cleveland w 1999 roku, no i srebrny medalista Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Vanna Cliburna. Ponieważ chronologicznie jesteśmy właściwie w drugim dniu festiwalu, to trzeba odnieść się chociaż w jednym zdaniu do inauguracyjnego wieczoru. Sungjin Cho rozpoczął ten 76. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w naprawdę wielkim stylu. Zachwycił w piątkowy wieczór 6 sierpnia niezwykłymi wizjami interpretacyjnymi sonaty Leosza Janaczka, masek Karola Szymanowskiego i skerc Fryderyka Chopina. Były to wykonania, które na długo zapadną w pamięci. Absolutnie niezwykłe. A dzisiaj recital, który symbolicznie odnosi się do roku 700-lecia Dantego. W połowie września przypada okrągła rocznica śmierci największego poety średniowiecza, autora Boskiej Komedii. Antonio Pompabaldi wykona premierowe dzieło zamówione przez siebie, Spojrzenia na Boską Komedię. Ten utwór napisał Roberto Piana na jego zamówienie, jak powiedziałem. Zabrzmi pierwsza część tego tryptyku fortepianowego, czyli Inferno. A po nim jeszcze sonata po lekturze Dantego z cyklu Lata Pielgrzymki Franciszka Lista. Natomiast pierwsza część recitalu Pompabaldiego złożona została z dwóch sonat fortepianowych, sonaty C-dur op. 53 Waldsteinowskiej Ludwika van Beethovena i drugiej sonaty fortepianowej bemol op. 35 Fryderyka Chopina. Ciekawe, czy chodzi w tym zamyśle programowym o pewne niedosłowne, metaforyczne wizje, czy te dwie sonaty kojarzą się włoskiemu pianiście z jakimiś nawiązaniami dalekimi do dantejskich scen? No za chwilę się wszystko wyjaśni. Najpierw sonata, która może służyć za synonim nowatorstwa i rewolucyjności u Beethovena. W tamtym momencie w jego muzyce rewolucja była sonatą, jak to można przeczytać w niektórych komentarzach. No bo sonata C-dur op. 53 Waldsteinowska, tak jak Eroika wśród jego symfonii, inauguruje środkowy okres twórczości Ludwika van Beethovena. Komentatorzy uznali, że Beethoven tutaj przekraczał Rubikon. Skomponowana została Waldsteinowska w latach 1803-1804, opublikowana w 1805 roku z dedykacją dla hrabiego Ferdynanda von Waldsteina. Ujawniła się w niej nowa, wielka koncepcja formy sonatowej. Ważniejsze jej cechy to, jak podkreśla William Drapkin, rozbudowanie drugiej grupy tematycznej, której poszczególne motywy i myśli ulegają przekształceniu już w ekspozycji. Część przetworzeniowa sama w sobie ulega rozbudowaniu. Często zaczyna rozpadać się na dwie podgrupy oparte na odmiennych podstawach tonalnych, no ale jedna logicznie wynika z drugiej. No i wreszcie koda ulega również rozbudowaniu, bo tutaj dalej trwa przekształcanie motywów i tematów, ale również przywołany zostaje wcześniejszy materiał tematyczny. Czyli wszystko ulega skumulowaniu, łączy się i potęguje u Beethovena. Niezwykła jest struktura harmoniczna właśnie pierwszej części waldsteinowskiej. Charles Rosen napisał o tym tak. Pierwsza część sonaty ma charakterystyczne brzmienie, nie tylko niepodobne do muzyki innych kompozytorów, ale i do jakiegokolwiek innego dzieła Beethovena. Energiczną twardość, dysonansową, choć przedziwnie prostą, ekspresyjną, bez bogactwa. Specyficzny charakter nadają tej części konsekwentne interpretacje harmoniczne progresji na kolejnych stopniach. Może to brzmi dosyć trudno, ale właśnie dotyka sedna tej sonaty. W każdej frazie tematycznej, kontynuuje Charles Rosen, co drugi akord jest dominantą septymową. A więc zwięzłość i kondensacja, energia, która wydaje się wręcz porażająca. No i jeszcze jedną cechę tego dzieła trzeba wymienić. Rosen ją bardzo podkreśla. Waldsteinowska ustanawia także swe tematy w porządku genetycznym. Wydaje się, jakby rodziły się one jeden z drugiego. Pomysł Haydna, oczywiście to jest pomysł Haydna, swojego niekochanego nauczyciela. Beethoven jednak wykorzystuje te pomysły w niezwykle udoskonalony sposób. Antonio Pompabaldi już na estradzie Dworku Chopina. Fortepian Steinwaya przygotowany. Słuchamy sonaty C-dur op. 53 Waldsteinowskiej Ludwika van Beethovena. Thank you.
Antonio Pompabaldi wykonał sonatę fortepianową C-dur op. 53 walsztajnowską Ludwika van Beethovena. A teraz druga sonata fortepianowa bemol op. 35 Fryderyka Chopina. Ta zagadkowa od pierwszych do ostatnich dźwięków. Dzieło, które nie wymaga rekomendacji. Antonio Pompabaldi nie zszedł z estrady w dworku Chopina. Przetarł teraz klawiaturę, a więc słuchamy grawe do piemowimento, scherzo, marsz żałobny i finale presto. Thank you.
Antonio Pompabaldi wykonał drugą sonatę fortepianową bemol op. 35 Fryderyka Chopina. Jak Państwo słyszeli, dość entuzjastycznie zareagowała publiczność w Dworku Chopina na 76. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. To okrzyki zadowolenia teraz i gorące oklaski dla włoskiego pianisty, który w bardzo osobisty sposób interpretował dzieło Fryderyka Chopina, zresztą sonatę wolsztajnowską op. 53 Ludwika van Beethovena również. Bardzo autorskie wizje wykonawcze zaproponował tutaj dzisiaj pod pierwszej części swojego fortepianowego recitalu. Publiczność się poderwała i teraz oklaski na stojąco. Owacja dla włoskiego artysty. Przypominam, jest laureatem bardzo prestiżowych konkursu pianistycznego w Cleveland w roku 1999, no i srebrnym medalistą międzynarodowego konkursu pianistycznego Vana Cliburna, więc to utytułowany artysta, który oczywiście w Dusznikach już był i dzisiaj do Dusznik powraca. Antonio Pompabaldi, który bardzo świadomie kreuje swój repertuar i tego będą Państwo mieli dowód na początku drugiej części jego recitalu, no bo wówczas, jak wspomniałem, wypełnią dzieła drugą część inspirowane postacią i twórczością Dantego Alighieri, wielkiego włoskiego poety, którego 700-lecie śmierci przypada w tym roku, na początku drugiej dekady września. Alighieri zmarł 700 lat temu. No i właśnie w drugiej części na finał sonata Fantazja po lekturze Dantego Franciszka Lista, a wcześniej premierowa kompozycja, a właściwie premiera 1/3 dzieła zamówionego przez Antonio Pompabaldiego u Roberto Piany, Squardi sulla Divina Commedia, czyli spojrzenia na boską komedię. Utwór zamówiony, jak powiedziałem, na właśnie 700-lecie Dantego, którego pierwszą część, piekło, dantejskie piekło, zabrzmi tutaj w premierowym wykonaniu za kilkadziesiąt minut. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy recital w pierwszej części, a spotkamy się w Dworku tutaj przy okazji muzyki włoskiego kompozytora Roberta Piany i Franciszka Lista za jakiś czas. Tymczasem przed chwilą słuchaliśmy retransmisji z soboty pierwszej części recitalu Antonia Pompabaldiego, z którym zapraszamy teraz do wysłuchania rozmowy. Rozmawiał z pianistą Marcin Majchrowski. We had very special. Mieliśmy przez ostatnie prawie dwa lata bardzo wyjątkowy czas. Pandemia, globalna epidemia wirusa COVID-19. Chciałbym pana więc zapytać na początek, jak pan przeżył ten czas? Czy był to trudny okres dla pana jako artysty? Był trudny, ale pozwolił mi także odkryć inne drogi ekspresji i udoskonalić moją wiedzę o samodzielnym nagrywaniu dźwięku i obrazu w domu. Podobnie musiało działać bardzo wiele osób. Właśnie wtedy zacząłem to robić, ale miałem dużo czasu, by się w to zagłębić. Muszę powiedzieć, że od stycznia 2020 roku, no a to był czas, kiedy byłem w Chinach i zaczęły rozchodzić się pogłoski o tym wirusie, pamiętam, że organizator festiwalu, na którym byłem, Wuzhen, powiedział mi, że jest bardzo zadowolony, ponieważ prosił swoich kolegów z Wuhan, żeby nie przyjeżdżali. No bo gdyby mieli przyjechać, to pewnie wszyscy zostalibyśmy zainfekowani w Wuhan. Is it far away from Wuhan? Czy to daleko od Wuhan? Wuhan jest daleko od Wuhan, tak, więc wtedy nie stanowiło to wielkiego problemu. Potem wróciłem do Cleveland, oczywiście wiemy, co się potem stało. Teraz, kiedy gram w Dusznikach, to właściwie jest mój pierwszy koncert poza Stanami Zjednoczonymi od tamtego czasu. Czy sądzi pan, że to już minęło i teraz wróciliśmy do normalności, do naszego życia koncertowego? Czy może konsekwencje pandemicznego życia będą jeszcze nie wiadomo jak długo trwały?
No cóż, nie jestem ekspertem, więc wiem dokładnie to samo, co wiedzą inni, ale obawiam się, że myślimy, że to się skończyło, a to jeszcze niestety nie koniec. Mam nadzieję, że mutacje wirusa nie okażą się odporne na szczepionki, dlatego wszyscy powinniśmy się zaszczepić i powinniśmy nadal zachowywać ostrożność, dopóki nie pozbędziemy się tego wirusa. Ponieważ jeśli pozwolimy się wirusowi rozprzestrzeniać, możemy dojść do takiego punktu, w którym powstaną nowe warianty, a szczepionki, którymi dysponujemy, nie będą już wystarczająco dobre. No i to może nam napytać biedy znowu. Ale by odpowiedzieć na pana pytanie o życie koncertowe, mam nadzieję, że po tym czasie grania głównie online i słuchania online, ludzie wrócą do sal koncertowych. To przecież zupełnie inne doświadczenia. Listening online, I hope that they do return to the concert halls, but I think they will, because it's completely different experience. What about your network? A jakie ma pan doświadczenia związane z siecią w czasie pandemii? Myślę tutaj o graniu, ćwiczeniu i także nauczaniu, jeśli miał pan takie możliwości. Czy to wiele zmieniło w pana myśleniu o muzyce czy tworzeniu muzyki? Nie w myśleniu o tworzeniu muzyki, ale oczywiście musiałem się natychmiast przestawić na nauczanie online, zarówno w przypadku The Cleveland Institute of Music, w którym jestem zatrudniony, ale także w przypadku kursów mistrzowskich i festiwali. Jesteśmy oczywiście wdzięczni technologii, lepiej móc z niej korzystać niż jej nie mieć, ale po tym długim, półtorarocznym okresie jestem naprawdę zmęczony nauczaniem online. Nie ulega wątpliwości, że nie można w ogóle wysłyszeć szczegółów w grze, a także kiedy się demonstruje coś studentom, no to oni nie słyszą ostatecznego efektu. Więc bezpośrednie nauczanie to zupełnie inne doświadczenie. Już wróciłem do takiego nauczania. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuować. Sądzę, że to musi być bardzo ważne dla pana, no bo pan jest artystą, który zwraca ogromną uwagę choćby na barwy w grze fortepianowej, a przecież niemożliwe jest osiągnięcie takiego bogactwa brzmieniowego i barwowego w kolorach za pośrednictwem sieci. Yeah, I absolutely agree. I mean, tak, zupełnie się zgadzam. W wielu aspektach można radzić, można dawać wskazówki, ale nigdy nie wiadomo, czy zostały zrozumiane dokładnie, właściwie, co robią uczniowie z niuansami barwowymi i pedalizacji. No i tak samo, gdy chce się im coś przekazać, można wznosić się na wyżyny językowej kreatywności, a potem się to demonstruje, ale demonstracja nigdy nie jest taka sama, jak w przypadku bezpośredniego kontaktu. Absolutnie się zgadzam. Let's back to your recital in Duszniki. Wróćmy do pana recitalu w Dusznikach. Chciałem zapytać pana o program i jego koncepcję. Czy dwa dzieła z pierwszej części, to znaczy sonata walsztajnowska i sonata bemol Chopina, są takim komentarzem do drugiej, czy tak zupełnie nie jest? Właściwie nie powinienem łączyć za bardzo pierwszej części z drugą, no ale mogę powiedzieć, że zawsze istnieje powiązanie między Beethovenem i Listem, to całkiem oczywiste, przez Czernego, nawet jeśli nie będziemy zbyt akademicy. List przecież słusznie idealizował Beethovena. No i przecież na festiwalu chopinowskim naprawdę chcę grać większe dzieła Chopina. Kiedy byłem tu poprzednio, grałem 12 etiud opus 10. Tym razem gram drugą sonatę, która jest jednym z pierwszych dzieł Chopina, które grałem. Może nie zupełnie pierwszym, ale jednym z tych, które gram najdłużej w moim życiu. Nawet jeśli odkładam ją na kilka lat i potem do niej wracam. I to już komentowałem, jak teraz właśnie wykonywałem ją po raz pierwszy od kilku lat, kiedy wróciłem do niej, a jest to powrót do życia koncertowego, powrót do podróżowania po pandemii, a dla mnie powrót do mojej pierwszej miłości, bo bardzo mocno kocham to dzieło. Czy zmienia pan swoje podejście, punkt widzenia na to za każdym razem, gdy wraca pan do sonaty po kilku latach? Całkiem tak. Często albo właściwie zawsze gram ją inaczej. Nie wiem, czy moje idee teraz są lepsze niż te wcześniejsze, ale to na pewno częściowo ewoluuje i zależy od chwili. Wracając do pana pytania, druga część programu jest tematyczna, ponieważ w tym roku obchodzimy 700. rocznicę śmierci Dantego Alighieri. Więc właśnie zamówiłem fantastyczne dzieło u Roberto Piany, Spojrzenia na boską komedię.
Kocham muzykę Roberta, więc zawsze daję mu wolną rękę. Nie wskazywałem mu szczegółów dotyczących czasu trwania czy innych, ale zaskoczył mnie, bo skomponował monstrualne dzieło trwające 45 minut. I to jest powód, dla którego wykonałem tylko pierwszą część, która trwa około 21-22 minut. Inferno, pierwszych 9 ogniw. Ukształtował piana dzieło w ten sam sposób, co Boska Komedia jest stworzona. Nie tylko trzy części, piekło, czyściec, raj, ale także składa się z 9 ogniw, piekło, czyściec 7, a raj znowu 9. Więc to było naprawdę wzbogacające doświadczenie uczyć się tej muzyki. No i jestem szczęśliwy, że mogłem je premierowo wykonać tutaj. I teraz oczywiście sonata dantejska, Lista, jest większą częścią tego repertuaru. Could you say a few words more about this glances on Divine Może pan jeszcze bardziej opisać spojrzenia na Boską Komedię Roberto Piany, no bo dla mnie, a pan o tym pisał w swoich komentarzach programowych, są tam cytaty muzyczne z Bacha i sekwencji Dies Irae w ostatniej części Piekła. Tak, oczywiście. Roberto mi opowiedział, ponieważ muszę wyznać, że nigdy bym nie rozpoznał ich. Głos Dantego, a Dante w tym utworze jest tym, kim Wergiliusz w literackim oryginale. Dante zabiera nas w podróż. Wzięty został do niego temat, który jest podstawą Pasacalli Bacha. Ja o tym wiem, ale Roberto odwrócił kolejność dźwięków. Zaczyna od ostatniej nuty i kończy na pierwszej. Więc to jest głos Dantego, który później powraca regularnie w mniejszych lub większych wariacjach, odmianach i stale nam towarzyszy. I potem, ponieważ on oczywiście wybrał postaci i miejsce z poematu Dantego, różnorodność tej muzyki jest wielka. Niektóre fragmenty są onomatopeiczne i także bardzo hałaśliwe i brutalne nawet, jak na przykład Cerber. A inne są właściwie niebiańskie i bardzo słodkie. Niektóre znów romantyczne, jak na przykład Kleopatra. A inne znowu o charakterze medytacyjnym i bardziej zamyślone, jak na przykład Penelopa. Powiedziałem Robertowi, że byłem bardzo zaskoczony jego wyborem, bo ja stawiałem na przykład na Francesca da Rimini, oczywiście Farinata, oczywiście słynniejsze postaci, ale nie po raz pierwszy Roberto sprawia mi niespodziankę, kiedy proszę go, by napisał coś, co odnosi się do czegoś innego. On wybiera to, co ja najpewniej bym przeoczył i to właściwie wzbogaciło moje zrozumienie, odczytanie całego dzieła. I saw on his website the plan. Widziałem na jego stronie internetowej plan całego dzieła Spojrzeń na Boską Komedię. Trzecia część, Raj, ma dokładną strukturę wariacji. Tak, dokładnie tak jest. I to nie jest bardzo typowe dla Roberta. Jego umysł działa tak, na przykład kiedy zamówiłem u niego sonatę, którą zresztą nagrałem, to inne jest wielkie dzieło, trwa 40 minut. Ona ma 5 części i jedna z tych części rzeczywiście zaczyna się wariacjami, ale dochodzi do momentu, w którym temat rozłożony na czynniki pojawia się dopiero na samym końcu. Więc to są wariacje w zupełnym odwróceniu. Zwykle tak do nich nie podchodzimy. In the opposite way that we are used to approach them. Do you think that Divine Comedy czy myśli pan, że Boska Komedia Dantego jest ważna dla naszego świata w XXI wieku? Oczywiście jest w niej wiele odniesień do współczesności Dantego, politycznych i religijnych odniesień do tamtych czasów, ale sądzę, że wartość tego dzieła jest tak absolutna, że wytrzymuje właśnie upływ czasu. I chyba nieważne, czy jest się katolikiem, czy nie, czy jest się religijnym, czy nie, o ile opisuje się grzechy i karę oraz konsekwencje, myślę, że jest to bardzo nowoczesne. Pra wykonanie pierwszej części jest tutaj w Dusznikach, a kiedy zamierza pan wykonać całe dzieło? Prowadzę rozmowy teraz właśnie z włoskimi instytutami kultury, więc mam nadzieję, że jeden z nich pozwoli mi to zrobić. A w grudniu mam zaplanowane 2 recitale we Włoszech, podczas których mam wykonywać całe dzieło. No a wcześniej, we wrześniu, będę je nagrywać, więc przed końcem roku powinno zostać wydane. From your point of view, which music, czy z pana doświadczeń wynika, jakiej muzyki, jakich kompozytorów dawnych czy współczesnych chce słuchać współczesna publiczność? Well,
Cóż, można spojrzeć z lotu ptaka i to chyba jest właściwe, że publiczność wydaje się być trochę konserwatywna. Lubi muzykę, która ładnie brzmi, może kompozytorów, których zna bardzo dobrze, jak Beethovena i Chopina na przykład, no może Lista. Ale ja naprawdę wierzę, że jest wiele miejsca na muzykę bardziej nowoczesną, a nawet współczesną. To dyskusyjne, to zależy od osobistych upodobań, także nawet dla mnie, jako muzyka. Nie przepadam za muzyką serialną ani dodekafoniczną. Generalnie nie przepadam za muzyką, która nie kładzie większego nacisku na wartość melodyczną lub muzyką, która nie ma walorów estetycznych, które mnie się podobają. Więc to nie musi być tonalne. Mogę grać atonalną muzykę i naprawdę to kocham, ale ona musi mieć narrację, musi się skupiać na obrazach i kolorach. W przeciwnym razie dla mnie to naprawdę nie ma dużej wartości, jeśli to tylko matematyka. What about Astor Piazzolla? A Astor Piazzolla, jeśli chodzi o pana Bisy, czy to jest związane z setną rocznicą jego urodzin? Yes, I thought that. I mean, I had already played these pieces, tak, but I thought grałem I już te utwory, ale sądziłem, że mogę znów je zaproponować przy okazji setnej rocznicy. Pierwszy, Oblivion, to jeszcze jedno opracowanie Roberto Piany. Drugie, Libertango, to moje własne opracowanie, ale oparte na wersji Piany na fortepian na cztery ręce. On napisał Libertango na fortepian na cztery ręce, no a ja zaaranżowałem je z tej wersji na fortepian solo. Zażartował, że nie potrzebował opracowania, bo ja nie opuszczam ani jednej nuty. He didn't need the arrangement because I didn't leave any notes out. So is it possible? Czy to możliwe? Well, I have very large hands. No cóż, mam dość duże dłonie, a ta aranżacja wyszła mi bardzo trudna. Ale nie lubię opuszczać dźwięków, no bo myślę, że one działają. Każdy z nich jest ważny. Po prostu byłem chciwy. Uznałem, że ta wersja na cztery ręce jest fajna i chciałem ją grać sam. Ale dokonałem pewnych zmian strukturalnych, także harmonicznych, i dodałem kilka wariacji tu i tam, więc. So even the music or więc very nawet rich muzyka o bardzo bogatej is fakturze jest you? Dla pana prosta? Well, generally speaking, I think that if you have a large, ogólnie rzecz biorąc, uważam, że jeśli ma się duże dłonie, można zrobić więcej, nie martwiąc się zbytnio o rozpiętości. Ja na przykład mogę utrzymać polirytmię, która normalnie wymagałaby dwóch rąk, aby to zrobić w libertango. Mogę to zrobić jedną, co uwalnia moją rękę do grania innych rzeczy. To jest tego rodzaju, tak bym to powiedział. Your nearest future plans, I mean concerts. Pana najbliższe plany, well, to znaczy very koncerty, są bardzo bliskie i to bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ zagram ponownie drugi koncert fortepianowy Brahmsa, który właściwie jest moim ulubionym koncertem fortepianowym. Tym razem zagram Santo Domingo na Dominikanie, więc bardzo tego wyczekuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. My pleasure. My pleasure. Thank you. Wysłuchaliśmy rozmowy Marcina Majchrowskiego z Antonio Pompa Baldim, nagranej 3 dni temu w Dusznikach Zdroju. Zapraszamy teraz państwa na drugą część recitalu tego artysty, który, przypomnę, miał miejsce w Dusznikach w sobotę 7 sierpnia. I przypomnę też, że transmisję prowadzi dla nas Marcin Majchrowski. Zapraszam państwa na drugą część recitalu włoskiego pianisty Antonia Pompa Baldiego na 76. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Za chwilę, jak zapowiadałem, premiera, pierwsza część utworu włoskiego kompozytora Roberta Piany z Guardi sulla Divina Commedia, Spojrzenia na Boską Komedię. To utwór zamówiony przez Antonia Pompa Baldiego, napisany właśnie na 700-lecie śmierci Dantego Alighieri. Składa się z 3 potężnych bloków, analogicznie do konstrukcji poematu Dantego, Piekło, Czyściec i Raj. My dzisiaj usłyszymy to pierwsze ogniwo, synonim tak zwanych dantejskich scen, chociaż ja się państwu przyznam, że kiedy teraz wróciłem do Boskiej Komedii, no to chyba nie czynią one tak wstrząsającego wrażenia, albo to kwestia nieadekwatności do naszych czasów przekładu, może potrzeba nowego. 3 duże bloki, jak powiedziałem, Inferno, Purgatorio i Paradiso. Pierwszy składa się z 9 ogniw. Już mówię tutaj o tej wersji kompozytora, którą za chwilę państwo usłyszą. To jest odpowiednik 9 kręgów piekła. Drugi z 7 części, to jest 7 tarasów czyśćca. No i trzeci, znowu 9 części, tak jak jest 9 sfer niebieskich. Zresztą tam to jest określone, że to są transfiguracje jakby tego samego tematu. W sumie 25
ogniw, każdy z tytułem wskazującym na postaci lub miejsca z dzieła Dantego. Struktura formalna jest niezwykle ważna, podobnie jak w boskiej komedii. Antonio Pompabaldi już na estradzie, a więc kompozycja, którą otwiera głos Dantego symboliczny. Słuchamy spojrzeń na boską komedię. Thank you.
Thank you.
To była premierowa kompozycja, pierwsza część tryptyku fortepianowego Roberta Piany, Squardi sulla Divina Commedia, czyli spojrzenia na boską komedię, grał Antonio Pompa Baldi. No i swoim zwyczajem nie zszedł ze strady, więc za chwilę sonata Quasi una fantasia po lekturze Dantego Franciszka Lista. Thank you.
Fantazja quasi-sonata po lekturze Dantego Franciszka Lista, czyli Lata pielgrzymki, rok drugi, Italia. Słynne dzieło Franciszka Lista, które podsumowuje program dzisiejszego recitalu fortepianowego Antonia Pompa-Baldiego. Przypominam, że najpierw w drugiej części zabrzmiała premierowa kompozycja Spojrzenia na boską komedię Roberta Piany. Zamówiona przez Antonia Pompa-Baldiego i jemu dedykowana, usłyszeliśmy pierwszą część wielkiego tryptyku, czyli Inferno, piekło, a poszczególne ogniwa, bo ich było 9, tak jak jest 9 kręgów piekielnych u Dantego w Boskiej Komedii, zatytułowane były u Roberta Piany następująco: Mojżesz, Kleopatra, Cerber, Fortuna, Niebieski Posłaniec, Epikur, Harpie, Penelopa i Lucyfer. Tak jak powiedziałem, według programu i zamierzenia i założenia wszystko odnosi się i do postaci, i do fragmentów Boskiej Komedii Dante Alighieriego. Będzie bis. Thank you.
Gorące oklaski dla Antonia Pompa-Baldiego w dworku Chopina dzisiaj wieczorem. To jest 76. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski i to był bis włoskiego pianisty. Bardzo oryginalna wersja Oblivion Astora Piazzolli. Opracował ją Roberto Piano, ten sam kompozytor, który stworzył Spojrzenia na boską komedię, które otworzyły drugą część recitalu Antonia Pompa-Baldiego. Jeszcze jeden bis. Teraz chyba jeszcze bardziej jasny ten drugi bis Libertango Astora Piazzolli w opracowaniu Antonia Pompa-Baldiego i w jego wykonaniu dzisiaj w dworku Chopina podczas Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego, czyli nawiązanie do jeszcze jednej rocznicy roku 2021, czyli stulecia Astora Piazzolli, wielkiego wizjonera tanga, twórcy Tango Nuevo, znakomitego bandoneonisty i kompozytora argentyńskiego. Świat się jednak zwrócił w kierunku i to jego twórczości. Chodzi o to, że to różni wykonawcy wykonują właśnie dzieła Astora Piazzolli. Nie tylko ci spod
znaku lżejszej muzy, ale właśnie pianiści, inni instrumentaliści, którzy na co dzień głównie specjalizują się w tak zwanej muzyce klasycznej. Antonio Pompabaldi jeszcze raz na estradzie. Państwo słyszą tę gorącą owację. Jeszcze jeden bis. A ten trzeci bis po bardzo gorącej owacji, po muzyce Astora Piazzolli, to był oczywiście powrót jakby do klasyki pianistycznej. Preludium op. 9, numer 1, na lewą rękę Aleksandra Skriabina. To był trzeci programowy naddatek. Antonio Pompabaldi dzisiaj w Dusznikach, bardzo gorąco oklaskiwany. Teraz sam dziękuję publiczności takim gestem złożonych dłoni właśnie na estradzie. I to już będzie chyba koniec, bo jest dosyć późno. To jest drugi koncert. Przypominamy, każdego dnia dwa koncerty co najmniej, albo różne inne wydarzenia towarzyszące w Dusznikach Zdroju. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Reżyseria dźwięku Zbigniew Kusiak, współpraca Janusz Graczyk. Mówię do usłyszenia stąd, z Dusznik, Marcin Majchrowski. Oddaję głos do studia w Warszawie.